W tym filmie wyprowadzę dwie kolejne własności funkcji logarytmicznej. To są własności, które już się w poprzednich filmach pojawiały. Ja z nich korzystałem, ale podałem je bez wyprowadzenia. No a teraz uzupełnię to i podam wyprowadzenie tych własności. Zaczniemy jak zwykle od definicji logarytmu. Co to znaczy, że logarytm przy podstawie A z jakiejś liczby B jest równy C? No to jest równoważne temu, że A podniesione do potęgi C Daje B. No już wiele razy definicja logarytmu się pojawiała w moich filmach. Logarytm to jest funkcja, która odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść podstawę logarytmu, czyli w tym wypadku A, żeby dostać argument, czyli B. No jeżeli tę potęgę oznaczę jako C, no to oczywiście A podniesione do tej potęgi, czyli A do C, daje B. Wszystko się zgadza. No i teraz z tymi równaniami tutaj trochę pokombinuję. Zacznę może od tego równania po lewej stronie. Wezmę sobie to równanie. Przepiszę jeszcze raz, żeby je trochę przekształcić za chwilę. Jak mam takie równanie, no to wolno mi pomnożyć obie strony równania przez jakąś liczbę. No to pomnożę obie strony przez jakiś parametr, który nazwę p. No i dostaję równanie, które jest również prawdziwe, jeżeli tam to było prawdziwe. Czyli z tego równania wynika takie równanie. No dobrze. Teraz pokombinuję trochę z tym równaniem po prawej stronie. To równanie natomiast przekształcę w taki sposób, że obie strony tego równania podniosę do potęgi P. Potęgi P. No więc, jeżeli mam takie równanie i podniosę obie strony do tej samej potęgi, no to oczywiście dostaję również prawdziwe równanie. No i teraz mogę się dalej pobawić z tym równaniem. No bo co to znaczy, że mam a do potęgi c i to jeszcze do potęgi p? No to znaczy, że a muszę podnieść do potęgi c razy p. No a po prawej stronie mam b do potęgi p, tak jak było. No i teraz chcę zapisać to równanie w postaci logarytmicznej znowu. Bo wiemy, że każde równanie zapisane w postaci wykładniczej można w równoważny sposób zapisać za pomocą funkcji logarytmicznej. No to to właśnie teraz zrobię. Czyli mam tak, logarytm przy podstawie a z liczby b do potęgi p. Z tej liczby, która stoi po prawej stronie, musi być równy ile? No, musi być równy temu wykładnikowi, który tutaj mamy przy podstawie a, czyli c razy p. No i rzeczywiście, do jakiej potęgi trzeba podnieść a, żeby dostać b do potęgi p, to co tutaj stoi po prawej stronie? No, a trzeba podnieść do potęgi c razy p. Wszystko się zgadza. Czyli po raz kolejny skorzystałem z tej równoważności tych postaci logarytmicznej i wykładniczej zapisania tej samej informacji. No dobrze, ale teraz tutaj coś ciekawego się pojawia. Mianowicie tutaj po prawej stronie tego równania mam iloczyn C razy P, no a tutaj mam iloczyn P razy C. To jest to samo, dlatego że mnożenie jest przemienne. P razy C to jest to samo co C razy P. No a jeżeli te lewe strony są takie same, to to oznacza, że również te prawe strony tych równań muszą być sobie równe. Czyli to musi być równe temu. Czyli... Powstaje taka ciekawa tożsamość, że p pomnożone przez logarytm przy podstawie a z liczby b musi być równe logarytmowi przy podstawie a z liczby b do potęgi p. Specjalnie wyróżniłem tutaj kolorem ten wykładnik, bo on tutaj jest kluczowy w tej tożsamości. Ta tożsamość mówi nam, że jak mam takie wyrażenie logarytm od jakiegoś, Argumenty, który sam jest wyrażeniem wykładniczym, że to z do jakiegoś wykładnika p, no to można ten wykładnik wyciągnąć przed logarytm. Taka tożsamość już się pojawiała w poprzednich filmach, no a teraz ją wyprowadziłem po prostu. Dobrze, to ja może teraz napiszę, jakie tożsamości już wyprowadziłem do tej pory. Czyli wiemy, że p razy logarytm przy podstawie a z b to jest to samo co logarytm przy podstawie a. Z B do potęgi P. No i wyprowadziłem też w poprzednim filmie wzór na logarytm iloczynu dwóch liczb. Powiedzmy B razy C. I wiemy, że to jest logarytm przy podstawie A z liczby B. Dodać logarytm przy podstawie A z liczby C. No a teraz chciałbym wyprowadzić wzór na logarytm ilorazu. Co to będzie? No, to żeby to zrobić, to takie oznaczenia sobie wprowadzę teraz. Powiedzmy, że logarytm przy podstawie a z liczby b oznaczę jako x. Logarytm przy podstawie a z liczby c oznaczę przez y. A logarytm przy podstawie a z ilorazu tych dwóch liczb oznaczę przez z. No i to pierwsze równanie jest oczywiście równoważne temu, że. A do potęgi x jest równe b, to drugie równanie jest równoważne temu, że a do potęgi y jest równe c, a to trzecie równanie jest równoważne temu, że a do potęgi z daje argument logarytmu, czyli b przez c. No b i c to tutaj występują w tych poprzednich równaniach. Może podkreślę, żeby to było lepiej widać kolorami, że to jest b przez c. No, i teraz mogę zastąpić b przez a do x, a c przez a do y. No i to właśnie zrobię. Czyli tutaj będę miał a do x, a w mianowniku będę miał a do y. Z własności funkcji wykładniczej wiemy, że jeżeli mam iloraz takich dwóch wyrażeń o tej samej podstawie, to to jest po prostu a, a wykładniki trzeba od siebie odjąć. Czyli będę miał x odjąć y. To wynika z własności funkcji wykładniczej. No dobrze, czyli dostaję takie równanie, może napiszę je tutaj pod spodem jeszcze raz innym kolorem, że a do z jest równe a do x odjąć y. No i z tego wynika, że w takim razie z musi być równe x minus y. Jeżeli mam jakąś podstawę podniesioną do jakiegoś wykładnika i ta sama podstawa jest podniesiona do innego wykładnika, to te dwie wartości mogą być sobie równe tylko wtedy, kiedy te wykładniki są sobie równe. I ta własność. Nazywa się różnowartościowością funkcji wykładniczej. Funkcja wykładnicza dla różnych wykładników przyjmuje różne wartości, więc jeżeli wartości są takie same, to znaczy, że wykładniki musiały być takie same. No a co to jest z x i y? No tutaj były zdefiniowane te parametry. Może przepiszę tutaj, gdzie mam więcej miejsca. Z ma być równe x odjąć y. No i teraz zgodnie z tym równaniem, które tutaj mam, mogę z zastąpić przez logarytm przy podstawie A. Z ilorazu x mogę zastąpić zgodnie z tym równaniem fioletowym, że to jest logarytm przy podstawie a z liczby b. No, a y to jest to samo co logarytm przy podstawie a z liczby c. To no więc moje tożsamości mogę uzupełnić o takie wyrażenie, że logarytm z ilorazu to jest logarytm przy podstawie a z b. Odjąć logarytm przy podstawie a z c. No, i w ten sposób uzupełniłem listę tożsamości, które są już wyprowadzone. Warto te tożsamości pamiętać, ale też warto pamiętać, skąd one się biorą, bo wyprowadzenie tych tożsamości jest bardzo proste, jak widać.